Cześć, witam. W czerwcu tego roku 2018 umarła Barbara Wachowicz, dziennikarka, pisarka i przede wszystkim gawędziarka. W telewizji, kiedy występowała, no to jej gawędy były niekończącym się potokiem słów, ale bardzo logiczne i język wspaniały, ta burza jasnych włosów. Barbara Wachowicz napisała kilkanaście książek, które ja bardzo lubię, na przykład Ciebie jedną kocham, o Żeromskim, Dom Sienkiewicza, Wigilie polskie, a w 2017 ukazała się jej ostatnia książka poświęcona Tadeuszowi Kościuszce. Tadeusz Kościuszko w ojczyźnie, Ameryce i Szwajcarii. No Tadeusz Kościuszko to wśród bohaterów narodowych celebryta. Najwięcej ulic, placów, przedszkoli i wszystkiego, co się da, nosi właśnie jego imię. I co robi Barbara Wachowicz? Barbara Wachowicz udaje się w podróż. Podróż śladami Tadeusza Kościuszki, a te etapy w tytule są zaznaczone. Urodził się na Polesiu, w Mereczowszczyźnie. Dzisiaj tam ten dworek jego jest odrestaurowany. Odwiedza Polesie, a następnie jedzie do Ameryki. Nie wiedziałam, że Tadeusz Kościuszko w Ameryce spędził aż 8 lat. Ameryka, powstanie kościuszkowskie 1794 rok, no i jego śmierć w Szwajcarii, czyli w Solurze. Nie jest to biografia z Wikipedii ani z jakiejś innej wielkiej encyklopedii. Jest to biografia pełna anegdot i ciekawostek. Z tej książki możemy się dowiedzieć, poznać fakty z życia Kościuszki i poznać jego charakter. Ja nigdy nie wiedziałam, że Tadeusz Kościuszko miał kompleks na tle swojego zadartego nosa. Zawsze ten nos go denerwował, bo mówił, że odbiera mu powagi dużo. Nie wiedziałam, że studiował w Paryżu malarstwo, że był naprawdę utalentowanym malarzem i grafikiem. Nie wiedziałam, że w Stanach Zjednoczonych był aż 8 lat, że spotkał tam Kazimierza Pułaskiego i ci dwaj Polacy byli najbardziej pożądanymi partiami wśród pań Amerykanek, ponieważ nie tylko przystojni, wspaniali, ale również owiani sławą. Tadeusz Kościuszko był altyreżystą i po dziś dzień wszyscy podziwiają jego kunszt w budowaniu czego tam, okopów, zasieków, takich różnych murów obronnych. Także w czasie wojny z Anglikami otoczył tymi murami West Point i kiedy 2 lata je budował. I kiedy Anglicy zobaczyli to mury, bez jednego wystrzału się poddali, bo były to mury nie do sforsowania. Dowiadujemy się o dramatach sercowych Tadeusza Kościuszki, bo okazuje się, że był on bardzo kochliwy. Niestety zakochiwał się w pannach wzajemnością, ale tatusiowie byli nieprzejednani. Jak to było z czarną polewką? Bo się okazywało, że za wysokie progi na Tadeusza Kościuszki nogi. Ostatnia jego miłość miała 18 lat. On miała na imię Tekla. On miał wtedy 45 lat. Kiedy przebywał w Solurze, czyli po upadku powstania kościuszkowskiego, insurekcji kościuszkowskiej w Szwajcarii, tam również był otoczony zawsze wianuszkiem pań, które gotowe były mu pomagać. Po śmierci swoje serce kazał pochować w Warszawie, a jego zwłoki zostały sprowadzone, czy tam prochy, i pochowane na Wawelu. Najciekawsze fakty kościuszkowskie, czyli jej wizyta na Polesiu w Mereczowszczyźnie, gdzie znajduje się również szkoła i wypytywała dzieci, co wiedzą o Kościuszce, odpowiedź, o co walczył, o demokrację, gdzie walczył w Ameryce, czy wiedzą, co to Racławice, tak, gdzie są Racławice, w Ameryce, czyli dzieci białoruskie nie kojarzą Tadeusza Kościuszki z walką z Rosjanami, tylko o wolność Polski, tylko o demokrację i w Ameryce.
że to było w Ameryce. Natomiast, co robił Tadeusz Kościuszko w Ameryce, mamy taki wspaniały fragment, który mówi o tym, że był on człowiekiem orkiestrą. Czego on w tej Ameryce nie robił? I przewoźne mosty pontonowe, i pierwsze nowoczesne twierdze. Sadził kwiatki na skałach i na prośbę kongresu iluminował Princeton z okazji Święta Niepodległości. Kopał chodniki podziemne i gonił kontrabandę wiezioną do otoczonego Charlestonu. Rysował portrety dam i szkice umocnień, słowem postać kolorowa i żywa, przy tym pełna wdzięku, odważny, pracowity, pogodny i miły dla wszystkich wokół, gnie do ludzi. Serdecznością odpłaca za każdy odruch dobroci i sympatii. Przyjaciół wręcz adoruje. Przez lata utrzymuje się z własnych przywiezionych z Europy pieniędzy. Część swoich racji oddaje szpitalowi, ratuje od głodu jeńców, wykłóca się o odzież i buty dla swoich ludzi, a przy tym honorny i lojalny. Dla przyjaciela uwikła się w pojedynek z głupim łobuzem, który stchórzy i jeszcze ogłosi go w prasie zabijaką, polującym na uczciwych dżentelmenów. Największe słabostki? Namiętność do kawy i hodowanie kwiatów. No po prostu ideał. Tadeusz Kościuszko więc jest bohaterem bez skazy. Idealnym człowiekiem, który nigdy nie splamił się jakimś czynem niecnym, chociaż jedna plamka na jego honorze jest. Kiedy został aresztowany i przebywał w Rosji, podpisał pewną deklarację lojalności, ale w zamian za to uratował 12 tysięcy polskich jeńców zesłanych na Syberię. W Stanach Zjednoczonych cieszy się ogromną sławą. Oczywiście jest też miasteczko o nazwie Kościuszko, w którym urodziła się między innymi Oprah Winfrey. I to miasteczko tak Barbara Wachowicz opisuje. Można pokochać to miasteczko, sędziwe jak na Amerykę. Domy z lat 1874-90. Olśniewające bielą, urodziwe jak polskie dworki, z łamanym dachem, czasem facjatkami, czasem wieżyczkami toną w zieleni. Właśnie kwitnie kwiat stanu Mississippi Magnolia. Olbrzymie, biało-żółtawe kwiaty wśród równych ciemno zielonych liści. Kościoły ze strzelistymi wieżyczkami. Dziś w mieście Kościuszko mieszka tylko jeden Polak, natomiast pozostała część miasta to jest różnobarwna, różnorodna i różnonarodowościowa, ale wszyscy o swoim patronie wiedzą wszystko. W Solurze, gdy przebywał, trwała kampania napoleońska. Nie wiem, czy wiecie, że Tadeusz Kościuszko był przeciwnikiem Napoleona i podejrzewał, że złożonych Polakom przysiąg i obietnic nigdy nie wypełni. Nawet napisał książkę właśnie o Napoleonie, jakie to błędy popełnił ten cesarz i o jego imperialnej polityce. Więc Tadeusz Kościuszko jest w tej książce Barbary Wachowicz postacią barwną, postacią niejednoznaczną, postacią tajemniczą, postacią, w którym ścierały się różne cechy charakteru i różne, jakby to powiedzieć, namiętności nawet, że tak się wyrażę. Tadeusz Kościuszko jest więc postacią barwną, tak samo barwną, jak barwną była Barbara Wachowicz, której książki Wam serdecznie polecam, a już temu Kościuszce na 100%. Dziękuję, do zobaczenia.